realizował dobrze, w moim opinii, zadania, do którego został powołany. Zadania tworzenia nowych programów, nowych firmów. Nie zapowiadało się na to, że będzie chciał to robić. Wręcz przeciwnie, wyglądało na to, że chciał pójść w ostrą komercję. I jedyne nowe produkcje, jakie zamawiał wtedy, były programami hit, hit, hura, albo coś o gotowaniu. Generalnie tylko o tym wiedzieliśmy. Były zmiany, jeśli chodzi o TVP Info i ten kanał informacyjny. Były zmiany na lepsze, jeśli chodzi o wiadomości. Kurski wyłączył nienawiść. Natomiast nie było zmian takich, które dawały nadzieję, że te media zaczną naprawdę wypełniać misję publiczną. Ja przyznam szczerze, jestem dosyć osobą niecierpliwą. Postawiłam ten wniosek. Rozmawiałam wcześniej z Czabańskim, że my musimy Jacka jakoś zdyscyplinować, ponieważ nie było siły. On po prostu się nas nie słuchał. Kompletnie. Wy nie znacie Kurskiego, wiecie, jaki to jest facet, nie? No więc tam ciosanie mu młotków na głowie, bo nic nie działało. Uśmiechał się ładnie, mrugał czasami i robił swoje. Więc wniosek ten został ku mojemu zaskoczeniu zresztą przegłosowany, bo ona grupa się dołączyła. No i kura została odwołana. No, pan jest się straszny, krzyki, płacz w ogóle. No i ponieważ nie było daty, z jakim dniem on został odwołany, a płacz dobiegał ze wszystkich kątów, i z telewizji, i z różnych środowisk patriotycznych, listów tyle przyszło, że Jacek jest taki dobry, że w ogóle nie wolno go odwoływać, że no pomyśleliśmy, no dobra, no dobrze, dajemy mu, i zresztą w porozumieniu z zapleczem politycznym, dajemy mu czas do konkursu. Zobaczymy, kto wystartuje w konkursie. Jeżeli będzie lepszy kandydat, z lepszą, z gwarancją realizacji lepszej misji publicznej, no to zmienimy prezes. No i rozpisaliśmy konkurs i ku naszemu ubolewaniu troszeczkę mojemu, Jacek Kurski okazał się bardzo skutecznym PR-owcem, bo przekonał większość poważnych kandydatów na stanowisko prezesa telewizji, żeby w tym konkursie nie startowali. Że to bez sensu, że wiadomo, że on będzie prezesem, że ma to umówione. No, widzieliście wszyscy Państwo te artykuły. Bardzo pilnowała tej narracji zresztą ta strona mainstreamowa, Gazety Wyborczej, Newsweeka i tak dalej. Wszyscy mówili, że to jest jakiś zamach na Kurskiego, a Kurski przecież wiadomo, że będzie prezesem. No dobrze. Wystartowało kilka osób w tym konkursie, takich, które rokowały nadzieję. Myślę tutaj o Agnieszce Romaszewskiej i Krzysztofie Skowrońskim. To byli najpoważniejsi rywale Jacka Kurskiego. I jak był ten konkurs i przesłuchiwaliśmy naszych kandydatów, no to Krzysztof Skowroński oświadczył, że nie ma telewizora od wielu lat, nie ogląda telewizji i w ogóle tego interesuje realizacja jednego programu. Ja mówię, ale takiego programu całościowego, tak o to pan chodzi? Nie, takie 45 minut raz na tydzień. No to się przestraszyłam, że on jednakowoż nie bardzo ma predyspozycję. No i drugą osobą, która miała taką całościową i sensowną wizję telewizji, była Agnieszka Romaszewska. I tutaj między nimi, między Jackiem Kurskim a Agnieszką Romaszewską dokonywał się wybór. No i tutaj ja byłam w mniejszości. Znaczy najpierw było głosowanie alfabetyczne. I najpierw po prostu głosowano nad Kurskim. I jak zobaczyłam, że Czabański podnosi rękę za Kurskim, Ela Kruk oczywiście pierwsza za Kurskim, i pan Grzegorz Podżorny z Kukiz15 podniósł rękę za Kurskim, no to zobaczyłam, że tutaj już wszystko jest pozamiatane, więc też podniosłam rękę za Kurskim. Ale nie żałuję. Uważam, że to mu dobrze zrobiło to zdyscyplinowanie. On podjął działania po to, żeby po pierwsze zaczęły się tworzyć dokumenty, filmy dokumentalne i powstają. Również jest Maria Różewska, która robiła filmy słowiańskie, robi kolejne filmy. Ania Ferenc, Robert Kaczmarek, powstanie film o powstaniu wielkopolskim.
powstaną nowe seriale, to już się zaczyna dziać. No, zaczyna być bardzo taka żywiołowa reakcja na wydarzenia polityczne. Ten film Pucz Ewy Świecińskiej. No, coś się zaczęło dziać, jest w porządku. Pan mówi, że Sylwester był bardzo dobry. Zgadzam się, ja byłam zakopana też, oglądałam to z bliska, poszłam do wozu, byłam tam na zapleczu sceny, zobaczyłam, jak oni to rozpisali, jakie to było dynamiczne, sensownie, bardzo ułożone. To uważam, że to nie jest najgorsze. Oczywiście Jacek ma też swoje upadki i uważam, że pomysł ze stworzeniem jednego dnia w Opolu złożonego z samej muzyki disco polo jest pewnym ryzykiem. To znaczy nie tyle ryzykiem, jeśli chodzi o oglądalność, bo pewnie ludzie będą to oglądać, ale nie jestem pewna, czy disco polo mieści się tak w takiej dużej skali, zwłaszcza w realizacji misji publicznej telewizji narodowej, która powinna dbać o maksymalne podnoszenie gustów i jakości tego produktu kultury, prawda? Aczkolwiek ja wiem, że dużo osób w Polsce słucha disco polo i lubi, ceni disco polo, więc to jest do dyskusji. Być może Jacek ma lepszą intuicję. Ale na razie